Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak, witam Was ponownie z Twilight Forest, ponownie z mojej małej norki, tak, w której się ukryłam przed wstrętnymi potworami, których będziemy dzisiaj pokonywać. Tak, postanowiłam nagrać jeszcze jeden odcinek z tego kopca. Zrobiłam sobie tu taką właśnie małą norkę. Wsadziłam tutaj wszystkie, powiedzmy, takie ważniejsze rzeczy, zostawiłam miecz oczywiście i jakieś tam kilofy do rozwalania, miecz złoty w razie czego, trochę pochodni, jedzenia oczywiście. Kobla mam trochę, żeby w razie czego się zabudować gdzieś tam. No i wodę, jakby coś mnie podpaliło, czy coś w ten deseń, i ogólnie boję się. Kompletnie się boję i po prostu wow. Dobra, creeper. Wow. Dobra, to było szybkie. Okej. Okay. Tam są te wredne małe pająki. Dobra, parowujemy tam. Spróbuję rozwalić ten spawner. Nie wiem, czy mi się to uda. A, udało się, świetnie. Rozświetlamy. Nie! Co to za lagi? Co to za lagi? Nie zgadzam się. No, no. Jak chcę stąd uciec? Ratunku. Nie gryź mnie w dupę. No, come on. Ty mi tu nie potrzebuję cię tu. Ale dlaczego przecież rozwaliłam ten spawner? Musimy tu jak najszybciej porozświetlać. Dobra, jest rozwalony. Tylko mam jakieś dziwne lagi. Nie wiem, o co chodzi, bo to przecież nie jest serwer multi. Odczepić się. Wiesz, to są też szkielety, bo na odległość rypią. Dobra. Chyba jest nieco lepiej niż ostatnio, głównie ze względu... O nie, ogr. Wiecie co? Ja się cofnę, bo ja mam resztki dosłownie tego miecza. Ja bym wolała... dobra. Zbudujmy to na razie. Wolałabym zrobić sobie jeszcze jeden miecz. A w sumie czy łuk możemy sobie zrobić? Mamy 20 strzał. To za dwa. Patyki. Czy ja mam tu patyki? Nie widzę. Okej. Okay. A wzięłam patyki! Jezu, ja jestem inteligentna, naprawdę. Potrzebujemy sznurka i... Co jeszcze? Nie. Jezu. Serio, mam takiego stracha, że nie wiem. Dobra, mamy drugi miecz. I teraz łuk, jak to było, tak. I tak. No. Dobra. Łuk mamy. Łuk mamy, strzały mamy, dobra. Zjedzmy ziemniaczka. Ciekawe, czy mi się to uda na tym poziomie trudności przejść. Niby to jest na easy, a widzicie jak to... Fuck! Głupi pająki. No. Okej. Okay. To się sam zabił. Dobra, tu jest już w miarę bezpiecznie. Ale diamentów tutaj nigdzie tu nie widzę. O nie, tam jest kolejny spawner. O-o, co to? Nie, wilkołak! Fuck. Nie, nie, za dużo was. Za dużo was, zdecydowanie z was za dużo. Dobra, może tu. Inteligentne mobki. Nie obkrążajcie mnie. Dobra, ciebie bon. Nie wiem, o co ci chodzi, mały, ale zostaw mnie.
Dobra, tam był wilkołak. To nie jest zbyt dobre. Okej, on się tam zaciął. Idź. Dobra, najpierw się tego podbędziemy. Idź, cholerę. A! Dobra. Okej, mamy go z głowy. Oh gosh. Też mam łuk. No. Oh my god, dobra, musimy się tego pozbyć. Czy się uda? Jest! Dobra, wybuchnij sobie. Co to jest? Zachodzące gówno. Ej! Wal się, kurczaki napieczone. Miecz! Miecz! Koniec miecza! Ratunku! Do bezpiecznego kątka, dobra. Miecz szybko. Oh my god, wyglądam strasznie. Dobra. Tego gościa mamy z głowy. A, tam go coś zabiło. Wow! Dobra. Co to jest, co rzuca tą wełną szarą? Dobra, mamy kolejną skrzynkę. Wow. I kolejny spawner. Won w cholerę, Boże, co pierdoły. Kolejne pająki. Co to jest? Duch? Mumia? Whatever. Nie wiem, ale ja się tu zabunkruję na chwilę. Nie ma mnie. Dobra, muszę coś zjeść. Boże. Oh my god! Ej, zbroja zanim tego mi się skończy. Skąd ja mam stona? Mam drugi kilo. Jak miło. Dobra. A moja pochodnia. Pochodnie też mi się powoli kończą. Dobra, zbieram wszystko, co tu jest. Wow, idź się w pomoc. Ty to kim jesteś w ogóle? A! Milion rzeczy mnie atakuje. Dobra, kolejny spawner. Idź w cholerę. Jezu, co to za niebieska mysz? Co mi bije? Ja nic z tej gry nie ogarniam. Nie, tam jest creeper. O, może go zabiję. Nie. Ale rozwalił wszystko dookoła. Skrzynka też. Dobra, idź. Won, nie denerwuj mnie. Dobra, te odgłosy są straszne. Gdzieś tu jest ten duch. O nie, pochodnie mi się. O nie, to jest ten, po co podpala. No, szybko się go pozbyć. Mamy koniec pochodni i jest źle. Ała, no czemu mi skaczesz na głowę? Idź, odczep się. Dobra, jeszcze tego. Dobra, on jest tam na górze chyba. Gdzieś ten duch. Szkoda, że nie mam zenchantowanego łuku, w ogóle zenchantowanych rzeczy, ale... Dobra. Musimy się zabunkrować koniecznie. Chociaż nie, musimy wrócić. Mamy jeden węgla, to dużo nam nie da. Ja nie wiem, czy ja tam mam gdzieś... Poczekajcie. A! Wilkołak! Okej, potrzebujemy złota. Zdecydowanie złota i węgla. Dobra, szybko. Szybko, kop, 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 kop. Minerze. Dobra, trochę węgla. Złota za mało.
Gdzie tu było złoto jeszcze? Tam jest ten duch. Dobra. Złoto mamy. Trochę węgla mamy. Ile mam tego? Chyba nie za dużo. Nie wiem, czy ja tam mam po prostu w tej mojej bazie węgiel. Brałem ze sobą. Dobra. Szybko lecimy do początku. A nawet jak tu zostanie parę zombiaków, to tam pal 6. Ważne, żeby tych najgorszych potworów się pozbyć. Wow, ale nie sądziłam, że w ogóle mi się to uda. Dobra. Zakopmy to na chwilę. I teraz tak. Wow, mam złote jabłko. Nie, strzały się przydadzą. Golden nugget. Okej. A mam węgla. O Boże, dobra, to nie musiałam. Złota pewnie nie mam, więc... O, pochodnia to się przyda. Co to jest, to ja nie wiem. Dobra, potrzebujemy piecyk. A marchewki też możemy schować. Więcej węgla i patyki. Czterdzieści dziewięć. O, teraz mamy pełen zestaw pochodni. Idealnie. Okej, okay, ale zużyłam wszystkie patyki. No trudno, może nie będziemy... Będziemy potrzebować, jak głupia jestem. Skąd ja mam stone'owy kill? Dobra, musimy nazbierać drewno jeszcze. To jest na zewnątrz, wiem. Kopię dirta. Siekierką. O, dobra. To działa z trikaptatorem. Więc jest dobrze. Dobra, mamy złoto. No. Okej, okay, jesteśmy gotowi na dalsze walki. O, idzie mi całkiem sprawnie. Nie sądziłam. O, kurde, zbroja też jest na wyczerpaniu. Dobra, ale idę w tamtą stronę. Tam jest gdzieś też spawner po środku. Dobra, zostawimy spawner po środku. Ach, spierdzieli wszystko. O nie, kolejny. Jakby go zabił, to bym miała płytę. Ach, trudno. Lubię płyty, no... Co ja poradzę? Miejmy nadzieję, że tu nie zginiemy. Naprawdę nie chciałabym. Robię wszystko, żeby nie zginąć. Boże, te fioletowo-niebieskie myszy. Nie wiem, o co chodzi z tym. Dobra, już muszę coś zjeść. Ale się tu obłowię w tym miejscu, naprawdę. I znowu miecza mi brakuje. O Jezu. Dobra. O, mam ziemniaczka. Spoko. A, myszko, nie nawalaj teraz. Mam sobie miecz drugi. O nie, to jest... Kolejny spawner. Czym ja to robię? Ach, dobra, nie dam rady. Au! To stąd się biorą te szkielety. Dostaw mnie. Co mi tu leje? Jest ten dziwny spór.
Okej. Okay. Uff. Boże, tu serio nie ma życia. Po prostu. Ja bym chciała to zasklepić. Won! Okej. Dobra. Teraz tak. Jesteśmy w pupie troszeczkę. To znowu muszę się wracać. Kurde, to drewno zostawiłam. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Dobra, następnym razem pójdziemy w drugą stronę i spotkamy się jakby... O, w tym miejscu. What the fuck? Co to za wilkołak podpalający? Dobra. Muszę się wrócić do mojej miejscówki. Wow, ale to jest po prostu mega trudne, naprawdę. Przy okazji jakieś części zbroi sobie dorobimy. Tyk. Okej. Okay. Tyki. Chowamy różne nieprzydatne rzeczy. To. Co mi tyle kilochów? To. Dobra, tyle. Jeszcze trochę żelaza będę potrzebować. Czy ja mam tu więcej żelaza? Mam. Dobra. To tak, buty na pewno. I czapka. Chociaż zaraz mi się zepsuje również ten chestplate. I nogawice. To na wszelki wypadek sobie już zrobię. Aha, i miecz. Dobra, od razu zrobię dwa. Masakra. Dobra, już 17 minut się męczymy z tym. Nie wiem, czy ja to ogarnę wszystko w tym jednym odcinku, ale chciałam się z wami dalej podzielić, więc jest. Dobra. Dobra, złapię cię za to. Chociaż to nie jest zbyt dobry pomysł, ale... cóż, nie mam automatycznego przełączenia się broni. Tam jest creeper. Co tam jest jeszcze? Dobra, najpierw creeper. Pajączki. O nie, kolejny wilkołak. Ja nie mogę, tutaj jest po prostu zatrzęsienie. Okej. Okay. Szybko pochodnie, wszędzie pochodnie. Dobra. Jest git. Nie jest git. To jest głupi koleś. Zaś ty! Nie lubię cię. A, nie lagi, tylko nie teraz. Edki! O nie! Co tam się dziwnie śmieje? Kurde, nie chcę sobie spojrzeć na te Edki. No tego mi do szczęścia nie potrzeba. No, o nie, już się spojrzałam. Kurde, widziałam. Zostaw mnie! Nic ci nie zrobiłam przecież. Wow, mam perłę. Dobra, chwila odpoczynku. Nie. Nie ma chwili odpoczynku. Mm.
Dobra, zbieram wszystko. A, pochodnia. To kolejny! Wąt. Dobra. Złoty miecz też jest na wyczerpaniu. Jak mi się skończy, to będzie źle. Ale nie zabrałam więcej złota. Jeszcze jakiś skorpion. Nie, jest bardzo źle, jest bardzo źle. No nie mogę się wspiąć, god damn. Jeszcze mi trafi znowu. Opluł. Idź cholera. Dobra. Ratunku! Tu jest tak niebezpiecznie. Nietoperki, co wy tu robicie? Dobra, muszę chwilę odczekać, zanim się to życie odnowi. Dobra, spodnie straciłam. A, jest tu gdzieś złoto w okolicy. A, tam wysoko. Jak już oczyścimy to miejsce, to przynajmniej będę mogła sobie zebrać te wszystkie surowce. To sobie je zbiorę już poza nagrywaniem. Ale wow, prawie cały odcinek będzie walka o przetrwanie w tym miejscu. Ale nie słyszę już tak bardzo tych otworów. Ale kto ich tam wie? O, skrzynka. Zaraz mi coś tu zje od tyłu. Wiedziałam. Znowu coś się chichra. Wow, ale że nie zginęłam do tej pory w tym miejscu, to jestem pod wrażeniem, naprawdę. Ja zazwyczaj w takich miejscach, o, ginę na potęgę. Zwłaszcza jeśli tu są modyfikacje, bo wiecie, potworów jest co niemiara. Znowu słyszę wilkołaka. Czy mi się wydaje? Tak. Ale on może być gdzieś albo na zewnątrz kopca, albo tu pod nami. Nie ten duch. O, dobra, duch jest tutaj. To tyle, jeżeli chodzi o ducha. Przynajmniej jednego. Z tej skrzynki zabierałam, z tej tak. Okej, to widzicie, już prawie cały kopiec został środek. Czyli pewnie to, co najgorsze. A tu to ja bym zasklepiła jednak. Odpadnę tu i będzie. Bigos. Jezu, boję się. Normalnie te dźwięki są straszne. Okej. Jeszcze słyszę jakieś slajmy w ogóle. Ale może dlatego, że nad nami są. Bo to są bagna w sumie. To jest jakaś woda. Nie chciałabym tam wpaść w żadnym wypadku. Okej. Okay. Zastanawiam się, gdzie ten wilkołak. O, kurde, to bym zatamowała. O Boże, woda. Nienawidzę wody. W Minecrafcie to jest tragedia. Okej, okay, dobra. Co jest w tej skrzynce? No szczerze mówiąc... No tak. Fuck you! Boże, co za pierdoła. No, przylasł do mnie, jaki bezczelny. Gdzieś tu jest jeszcze chyba spawner ich. O nie, ja bez jedzenia chodzę, Boże. Gdzieś ich tu słyszę ciągle, Boże, jest przerażające.
owce są okropne. Są takie pozawijane, długie i w ogóle. Dobra, tu jest jeszcze pełno nieodkrytych miejsc. Okej. Hello, zombie. O. A, tam jesteś. Dzień dobry. No, ej! O, nie. Nie. Źle, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Nie mam się jak stąd wydostać. O, dobra. Jest. Uff. Ale nie mam złotego miecza. Dobra, będziemy się stąd wynosić. Powoli gdzieś, gdzie znajdę wyjście z tego kopca. Okej, okay, oczyściliśmy praktycznie większość i muszę szczerze przyznać, że w tych skrzynkach nie ma specjalnie zachwycających rzeczy. No, ale coś tam jest. Myślę, że najważniejszą rzeczą, po co warto się tu wybrać, to surowce. Chociaż też nie powiem, żebym tu widziała diamenty. Ale może gdzieś tu są, nie wiem, szczerze mówiąc. O, Emera... Nie mam już gdzie... Oh my gosh, idź wam. Tam jest gdzieś jeszcze spawner, czuję to. Dobra, nie mam już miejsca w ekwipunku. Siłą rzeczy tak czy siak muszę się wrócić. No i chyba będziemy powoli kończyć ten odcinek. Wiem, że w sumie tylko walki w kopcu tutaj były. Oh my god, ale mam śmieci. Dobra, to mi się przyda, bo... w sumie tylko walki w kopcu były, ale po prostu... myślę, że to jest, nie wiem, no dość na tyle interesujące, żeby to pokazać, jak sobie radzę. W każdym razie, jak widzieliście, oczyściłam prawie cały kopiec. Został ten nieszczęsny środek, jakieś dziwne fioletowo-niebieskie myszy latające i góra w sumie, ale góra to nie wiem, czy da się tak fajnie oświetlić. Okej, jakieś dziwne dźwięki. No i w wolnej chwili jeszcze sobie tutaj pobuszuję i już pozbieram surowce, już poza nagrywaniem. No i w sumie to tyle. Mam 44 poziom, nie wiem co ja z tym zrobię, nie mam enchantingu. Jak tu nie będzie diamentów, to będę smutna i zła i w ogóle. Także... Czy tu coś nade mną łazi? Wolę zostać w mojej dziurce. Szczerze mówiąc... Moja dziurka. Dobra. Mamy tyle skarbów, że wow, ale tak naprawdę nie wiem, do czego połowa z nich służy. Oglądałam ten uncrafting table. To jest coś takiego i na przykład jak wsadzi się tutaj... o, doliczkę. Do środka. To nam jakby pokazuje, z czego ona jest zrobiona, czyli z czterech cegiełek. Nie da się... Aha. Wcześniej próbowałam, to się nie dało, okej. Okay. Czyli działa to jednak tak, jak myślałam. Czyli po prostu rozbiera nam rzeczy na części, z czego zostały zrobione. W sumie ciekawa rzecz. Widzę, że działa to też chyba tak samo jak crafting, czyli można z tych rzeczy z powrotem zrobić doniczkę. Ciekawa rzecz. Nie spodziewałabym się, że coś takiego może być wymyślone. Ale jest i mam nawet takie dwa uncrafting table. Też nie wiem po co, bo one się nie niszczą. Wood ingot. Jestem ciekawa, czy z tego można jakieś rzeczy zrobić, na przykład miecz czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Tak, można. I on od razu jest knockbackiem. Okej, okay, a jakbym chciała na przykład zrobić kill off. To z czym on byłby? Z FNC 1. Okej. Okay. A łopata?
Unbreaking. Wow, to jest dobre. Siekierka z fortuną! Chyba żartują. Bez sensu. Po co fortuna na siekierce? A haczka oczywiście bez niczego. Bo kto robi haczki z takich materiałów? Co jeszcze można zrobić? Jeszcze można jakieś części zbroi zrobić, na przykład buciki, feather falling, hełmik, aqua affinity, całkiem nieźle. Chestplate to nie zrobię niestety z tego. Protection, to przypuszczam, że chestplate też może być z protection, bo więcej tego nie mam materiału. Ogólnie ciekawy materiał. Chociaż może w plecaku coś mam. Nie. Dobra. Co żeśmy tu jeszcze takiego dziwnego? To żeśmy zdobyli, ale nie wiem, do czego to służy. Czy jakbym na przykład nakierowała na tamto żelazo, to by mi zebrało. Wow, nie. To jest jakieś dziwne. Czyli tak jakby spod spodu, spod ziemi przenosi nam surowce na powierzchnię. To jest ciekawe. Można w ten sposób diamentów szukać. Okej, teraz się... No dobra, w sumie fajnie to wygląda. Jeszcze dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak to działa, ale bardzo szybko się niszczy. Ma tylko 12 użyć. Niestety, ale mamy tego sporo. No, z 4-5 się nazbierało. Nie, to mi będzie potrzebne w sumie. Co jeszcze z takich nowych rzeczy? Chyba nic, nie widzę przynajmniej. Jabłka, to były... To jest Transformation Powder, ale nie wiem, do czego to jest. Nie wiem, czy to się... Boję się tego używać. Czy mi się coś dzieje? Może jakbym dłużej przytrzymała. No chyba, że to na czymś mam użyć. Na tym? Nie wiem. Na kamieniu? Wow, ścięło mi grę aż. Dobra, nie wiem. Będzie trzeba o tym doczytać. Bo to już niestety nie da się odkryć samemu. Przynajmniej tak myślę. O, jeszcze Naga Scale, ale też nie wiem, do czego to jest. To pewnie będzie jakiś składnik czegoś, tak mi się wydaje, bo to tak wygląda przynajmniej. No dobra, to chyba tyle z nowych rzeczy. Okej, moje robaczki, będę się już z wami żegnać z tego Twilightu kolejny raz. Następnym razem, jeżeli takowy będzie, gdzie jest mój miecz? O. Następnym razem, jeśli takowy będzie, to nie wiem, może uda... Po prostu zbiorę sobie te surowce, wrócę do domu i jeżeli gdzieś znajdę diamenty lub cokolwiek, to może wybierzemy się do Netheru albo do już do tego do tej miejscówki takiej ala niebo czy coś takiego i zobaczymy. No. Także dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, że mnie tutaj na pewno bardzo mocno dopingowaliście. Dlatego mi się udało tak ładnie, bez ani jednej śmierci. Także dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!
Thank you.